Ostatnio zapytałem mojego znajomego, na czym konkretnie polega jego praca, ponieważ no, wydała mi się no, niestandardowa i interesująca, że obydwoje mamy niestandardową pracę, no to wymieniliśmy się doświadczeniami. I teraz praca mojego znajomego, jak myślicie, że praca youtubera to jest coś dziwnego, to teraz posłuchajcie. Jego praca polega na tym, że on projektuje dla firm albo dla osób indywidualnych biblioteki, w których znajdują się pewne książki, które dla danej branży są kamieniem milowym, elementem, który należy posiadać must have. I teraz ja pytam, to znaczy co, projektujesz takie biblioteki, gdzie później co, ludzie sobie korzystają, czytają, dokształcają się, no skoro są to takie elementy must have, no to osoby, które już są troszeczkę w branży, no to pewnie to wszystko znają. I on powiedział, że tak, dokładnie o to chodzi. Ja projektuję takie biblioteczki indywidualne po to, żeby jeśli ktoś do tej osoby, która u mnie zamawia taką usługę, że jeśli ktoś do tej osoby przyjdzie i spojrzy na taki regalik z książkami, po pierwsze książka, okulary działają na wyobraźni ludzi, że, o, proszę, mamy do czynienia z inteligentną osobą, a po drugie, jak ktoś sobie zobaczy książki, które są takimi właśnie elementami, które w danej dziedzinie, w danej branży uchodzą za kluczowe, no to stwierdzi, że no, rozmawia z osobą sensowno. Czyli można powiedzieć taki dosyć e, e, specyficzny PR danej osoby, sprzedawany na miejscu. Tak więc ja postanowiłem w planszówkach pójść. E, ciekawe, jakie teraz macie miny, ale ja postanowiłem pójść w planszówkach troszeczkę dalej i postanowiłem właśnie zrobić ten film, który teraz, drogi widz, oglądasz, czyli. Chciałbym opowiedzieć tobie o grach planszowych, które właśnie, które uchodzą za klasyczne, które warto mieć w swojej kolekcji, które po prostu warto grać nie tyle, żeby one były na półce i żeby pięknie wyglądały, no bo widać, że znasz się na klasyce. Nie, ale ta klasyka albo zamienniki pewnej klasyki, które są ciekawsze, wydaje mi się, że warto znać. I o tym właśnie będzie ten film. Tak więc herbaty w dłoń i bawcie się dobrze. Teraz też, żeby nie było, to będzie materiał dość krytyczny w stosunku do pewnych celebryckich gier. No, bo właśnie celebryta, wiecie jaka jest definicja celebryty? Celebryta jest to osoba, która znana jest z tego, że jest znana i właściwie nic więcej za tym nie idzie. No, i bardzo często tak jest z grami planszowymi. Oczywiście to zależy od grupy, której daną grę pokazujemy, ale również od osoby oceniającej. Jest wiele tytułów, i teraz napiszcie w komentarzach, niech będzie burza jakaś. Jest wiele gier planszowych, które wiemy, że są w świadomości bardzo wielu ludzi, natomiast czy byłyby. By to dobre tytuły, no to oczywiście jest to temat wątpliwy, tak? Nazwyczaj, jak um, mówimy o osobach, które grają w planszówki, no to się pojawiają, nie wiem, Warcaby, bardzo fajny dobry tytuł z Turką gram. E, Chińczyk, mm, Monopoly, oh. różne są takie tytuły, nie, ale no właśnie, jednym z takich tytułów, o którym się mówi, że um, jest w powszechnej świadomości i bardzo często się ten tytuł poleca, no to oczywiście jest to gra pod tytułem Katan, gra planszowa, ale słuchajcie, im dłużej tę grę pokazuje nie, nowym grupom, które przychodzą, to jak patrzę, Wstecz, jak ludzie się tą grą podniecali, i teraz, no to dzisiaj po prostu ci ludzie męczą się z tym tytułem. Katan jest to gra, w której naszym zadaniem jest rzucanie kosteczką, dobieranie surowców, zwiększanie prawdopodobieństwa doboru surowców i wymiany z innymi osobami, które przy stole siedzą na te surowce. Dzięki temu możemy sobie wznosić wioski, możemy sobie wznosić miasta, budować drogi i zdobywać za to punkty, które konieczne są do wygrania gry. Ale po jakimś czasie stwierdzam, że po prostu katan jest koszmarnie nudny. I dlatego, być może, nie mam pojęcia, wyszła taka gra, która się nazywa Katan Świt Ludzkości, która jest bardzo dobra, jest bardzo fajny ten tytuł, który bazuje oczywiście na części mechaniki katana, ale doprowadza tutaj nam kolejne rzeczy, czyli motyw wędrówki, nowe elementy, nowe mechaniki, dzięki czemu gra jest większa, gra jest ciekawsza, gra jest dużo układniej wykonana niż ten katan, zresztą plastikowy, kiedyś był drewniany i miał to jakiś swój czar. Teraz wiadomo, jesteśmy jako, się na plastik i jeśli chodzi o Katan Świt Ludzkości, jeśli chcielibyście i usłyszelibyście o katanie, to to, ale katan św. ludzkości, zobaczcie, na pewno jest to nieciekawy i troszeczkę trudniejszy od tego tytułu, ale bez przesady, cały, cały czas jest to gra na wstęp. Kolejnym tytułem, który warto mieć, jest oczywiście Ticket to Ride czy wsiąść do pociągu, ale też będziecie musieli uważać nieco na wersję. E, ostatnio z Adamem Kwapińskim uczyłem sobie taką rozmowę na temat tych takich małych wersji wsiąść do pociągu, które są no na tyle mocno y, zminiaturyzowane, że tam pewne rzeczy się totalnie rozbijają. Oczywiście fajne są wersje tu Polska, tu Wielka Brytania, tutaj Niemcy, ale tam pewne rzeczy mechanicznie nie aż tak dobrze trybią, jak to jest w takiej normalnej wersji. Tak więc wsiąść do pociągu, jasne, dużą wersję, normalną sobie kupujcie i to jest do dobry, ciekawy tytuł. Wsiąść do pociągu ma dwie wersje, które mogę polecić. Wsiąść do pociągu, pierwsza podróż, to jest właśnie ta wersja, z którą gram z Turką, no i oczywiście ta dorosła wersja, czyli wsiąść do pociągu, takie zwykłe ticket to ride. Jest to gra, w której naszym zadaniem będzie kolekcjonowanie pewnych kart i te karty wymieniamy sobie na nasze poszczególne wagony. Te wagony wędrują na plansze stawiamy je w odpowiednich kolorach, na odpowiednich kolorach tras, dzięki czemu będziemy budowali sobie połączenia, a kto zrealizuje połączenie, które musi zrealizować, ten oczywiście będzie sobie zbierał rzeczy potrzebne mu do wygranej. Bardzo prosty, bardzo łatwy tytuł, który naprawdę warto mieć w swojej kolekcji. Następnym tytułem, który polecają wszyscy, wszyscy wobec i bardzo dobrze jest, to gra pod tytułem Small World of Warcraft. Small World of Warcraft, znaczy zasadniczo Small World, czyli jest to gra, która ma różnego rodzaju odcienie, jest tam wersja Small World chyba Underground, jest Small World of Warcraft, który teraz chyba nawet jakoś specjalnie drogi nie jest. Jest Small World, dodatki różne, przerozniaste. I co to jest za tytuł? Jest to tytuł strategiczny. Jest to tytuł strategiczny, który polega na tym, że mamy sobie planszę, będziemy sobie pobierali kombinacje umiejętności i jakieś Nacji, która to nacja dzięki specjalnym umiejętnościom będzie rozrastała się na planszy i będzie rywalizowała z nacjami innych graczy i po jakimś czasie no, będziemy musieli porzucić sobie tą nację, po to właśnie, żeby na tej planszy pojawiła się nowa wybrana przez nas nacja. Jest to gra, która z jednej strony ma bardzo takie fajne zacięcie strategiczne. Troszeczkę smutku też, ponieważ tą naszą nację, która tak się pięknie, dynamicznie rozrastała, musimy kiedyś porzucić, ona się ustawia na wymieranie. No i wchodzimy z nową, dynamiczną, agresywną nacją. Która będzie wymiatała i będzie punktowała, oczywiście, na naszej planszy. Bardzo dobry tytuł. Różne wersje są. Ta gra strategiczna, prosta, warto, żeby znalazła się w kolekcji. Wiecie, ja jeszcze bardzo lubię spośród wszystkich takich oburzonych osób, które czasami reagują, jak nie wiem, dostają odpowiedź na jakieś tam pytanie, że jak to nie znasz tej gry? No to co w ogóle z ciebie za specjalista? No wiecie, ja mam 1800 gier ponad w kolekcji, zdecydowaną większość z tych gier grałem i rzeczywiście czasami mi się zdarzy, że jeszcze czegoś nie wiem, nie znam, nie pamiętam, ominąłem, znajduję się na półce wstydu, no nie wiem. No, ale właśnie jedno z takich gier, gdzie dana osoba wybałuszy oczy jak 5 złotych, jak się dowie, że jak to nie znasz gry, pod karka Son? No tak, jest, Karka czyli kafelkowiec, nawet są Mistrzostwa świata w układanie kafelków. Jest to tytuł, w którym naszym zadaniem jest budowanie sobie takiej planszy z poszczególnych kafelków. Dzięki temu umieszczając pionki i zamykając w odpowiedni sposób pewne przestrzenie, będziemy zyskali punkty. Kto zdobędzie punktów najwięcej, zostanie zwycięzcą. Jest to grać fajna, ciekawa, swoje na pewno na rynku zrobiła, ale teraz mamy dużo więcej ciekawych kafelkowców, na przykład, ponieważ jeśli bym chciał tej wszystkie gry, które uważam, że warto. Zamienić z tych znanych na te, które są ciekawe, no to pewnie by odcinka nie starczyło i pewnie byśmy tutaj siedzieli sobie 3 godziny, raczej ja, bo nie wiem, czy wy byście wytrzymali, ale jeden z takich kafełkowców, który mogę serdecznie polecić, jest to gra pod tytułem Acropolis. Acropolis jest to tytuł w którym naszym zadaniem jest układanie bardzo nietypowych kafelków, ale te kafelki nie tylko występują w wersji od po prostu płasko sobie kładziemy wszystko, ale również niektóre kafelki będziemy kładli na sobie. Tak więc głębia strategiczna gry w mechanice kafelkowej została bardzo mocno pogłębiona i jeśli byście szukali ciekawego, ambitniejszego, ale prostego w nauce kafelkowca to Acropolis zdecydowanie Carcassonne bije na głowę. A nawet trzy z gier, które również warto znać, to oczywiście klasyki work and placementów, czyli gry, w której w dużej części polega na tym, że będziemy zdobywali w tych grach punkty, aczkolwiek w większości gier zdobywamy punkty, ale tutaj robimy to w specyficzny sposób, czyli po prostu mamy sobie jakieś pionki, które pozyskujemy, częściowo te pionki będą zyskiwały na znaczeniu lub będą zmieniały funkcję w trakcie, kiedy będziemy rozwijali się w rozgrywce, kiedy te pionki kładziemy sobie w odpowiednim polu, odpalamy jakąś akcję, no i oczywiście następuje pewne działanie. Klasyka totalna, jedną z takich podstawowych klasek jest gra Potem doba kamienna, i ta doba kamienna, klasek totalny, dostępny już od bardzo długiego czasu na polskim rynku, który zawiera taki drewniany kubeczek, który stanowi markę gry. Dzieje się w epoce kamienia łupanego, i po prostu naszym zadaniem będzie pozyskiwanie coraz lepszych narzędzi, rozwijaniem tutaj naszej możliwości produkcyjnych, zdobywania surowców, które oczywiście możemy wydawać na nowe elementy, które dzięki którym będziemy mogli lepiej punktować na koniec gry. Doba kamienna, bardzo przyjemny. Nie taki trudny tytuł, aczkolwiek instrukcja ma takim drobnym makiem napisane, że ciężko. Drugim takim tytułem, w mojej opinii, Must Have, to jest oczywiście Gra Agricola, gra, którą ukochała moja. Żona, która można powiedzieć, planszowo wychowała się na agricoli, i agricola jest to tytuł, gdzie przenosimy się do chyba XVI czy XVII wieku na wieś, i naszym zadaniem jest tworzyć coraz lepsze gospodarstwo, ale również będziemy się rozmnażać. Tutaj jedno, drugie, trzecie, dzięki czemu te pionki, które się pojawiają, czyli ludzie, będziemy mogli wykonywać więcej akcji. Gra zamknięta w chyba bodajże 15 turach, i w tych 15 turach musimy tu owieczki, tutaj jakieś krówki, czy jeśli będziemy grali. I z dodatkiem to więcej tych rzeczy możemy sobie zrobić. Dodatek nazywa się torfowisko, i zamykamy sobie nasze tej obory, budujemy pięknie wszystko, a na końcu zliczamy sobie punkty. Kto będzie miał ich więcej, zostaje zwycięzcą. W międzyczasie pozyskujemy karty, nie wiem, pomocników, usprawnień, dużych, małych. No, gra totalnie klasyczna i dobra, i naprawdę warto mieć. Jest jeszcze wersja Agricoli, wersja rodzinna, ona jest okej. Okay. Jak szukacie czegoś agrikolowego, lekko prostszego, to możecie, ale agrikola sama w sobie ta wersja, ona nie jest skomplikowana. Azul również warto mieć w swojej kolekcji. Azul, czy ta wersja, czy kolejna, łącznie były cztery Azule, czy jakiś tam dodatek do tego Azula, to jest oczywiście też element, który warto byłoby posiadać w swojej kolekcji, ponieważ jest to gra klasyczna, na podstawie której teraz powstaje kilka nowych tytułów, lub ewentualnie powstało i te tytuły ze sobą rywalizują. Zasadniczo jest to gra o pozyskiwaniu takich pięknych wzorków i te wzorki umieszczamy w określony sposób na swojej planszetce. Kto będzie robił to lepiej, zyska więcej punktów, wygra grę. Więc można powiedzieć, bardzo prosty, opis, również bardzo prosta gra. Gra, którą z radością suplementowałem za Osadników z Katanu, ponieważ poziom trudności i wejścia bardzo podobny, ale gra jest dużo ciekawsza, ludzie się dużo bardziej w to wkręcają, no i mają nieco większe wrażenie, zresztą słuszne wrażenie sprawczości w tej grze, że coś więcej mogę zrobić, a nie tylko na losie to wszystko opieram. Dlatego Azul polecam wybitnie. Blażoną celebrytą jest oczywiście Terraformacja Marsa. Gra na punkcie, której zwariowali ludzie na całym świecie, nie tylko w Polsce, w Europie, czy tam w dwóch kontynentach. Zasadniczo, kiedy wszedł film pod tytułem Marsjanin, wydaje mi się, że to był jakiś taki punkt zwrotny. I gra, różne gry o Marsie nabrały zupełnie nowego znaczenia. Wydawcy poszczególni chcieli mieć takie gry w swoim portfolio, stąd powstawały później, szczególnie po Terraformacji Marsa, różnego rodzaju mniej udane tytuły. A Terraformacja Marsa uchodzi za ten totalnie klas jakby ktoś szukał gry, w której na średnim poziomie wchodzicie w grę, gdzie Waszym zadaniem jest terraformowanie planety, tutaj powietrze, tutaj woda, będziecie ją pozyskiwali, wszystko ubrane zgrabną mechaniką, tak naprawdę karcianą, gdzie będziecie wcielali się w przedstawiciela pewnej korporacji, która to korporacja coraz więcej wpływa na klimat tego Marsa, starając się go przystosować do zamieszkania przez ludzkość, to oczywiście terraformacja jest dla Was. Jakby ktoś w tym momencie pudełka nie poznawał, to od informuję, że jest to pudełko takiej bardziej wypaśnej wersji, która zawiera również plastikowe elementy, no kart niestety nie poprawili. Terraformacja Marsa ma jeszcze taką wersję kościaną, ale tej, przepraszam, zdajcie się troszkę na mój gust, w komentarzach oczywiście możecie mnie za to jechać. Terraformacja kościana jakoś niespecjalnie mi tutaj podpadła, jest i możecie zobaczyć jak to wyglądało. Ale bardzo mocno podpadła mi e, wcześniejsza wersja terraformacji Marsa. E, to się nazywa Ekspedycja Ares, która też jest wersją e, karcianą, ale krótszą. Więc jeśli macie mniej czasu, mniej miejsca, to bardzo proszę, terraformacja Marsa, Ekspedycja Ares jest doskonałym wyborem. E, karty są ładniejsze, bo przerysowane i zupełnie nowe, ale w grze chodzi o to samo, czyli Waszym zadaniem będzie terraformowanie Marsa. Tak więc duża wersja, mniejsza, krótsza wersja. Co wybierzecie, to Wasze, ale mówię, warto mieć to w swojej kolekcji. Gry kooperacyjne. Gry kooperacyjne, czyli takie gry, w których będziemy współpracować po to, żeby razem rozwiązać jakiś tam problem i wygrywamy razem albo przegrywamy razem. Są oczywiście gry semi kooperacyjne i takie, co po niektórych zaliczają najlepsze gier kooperacyjnych, czyli w teorii współpracujemy, ale zawsze jest gdzieś zdrajca, patrz od Męty Grozy, patrz Battlestar Galactica, patrz Bestia i wiele jeszcze innych tytułów, ale na razie mówimy o takich czystych koopach, czyli współpracujmy, żeby osiągnąć cel. No i teraz, jaki jest cel? Na pewno obiło Wam się uszy taka gra, która nazywa się Pandemic. Pandemików jest wiele. Jest Pandemic zwykły, jest Pandemic Star Wars, jest Pandemic Legacy, jest Pandemic Upadek Rzymu i jeszcze tych Pandemików można byłoby sobie trochę powymieniać. Pandemic wersja ko ko kościana. O, w to nie grajcie. Ale Pandemic Upadek Rzymu to jest jedna z wersji Pandemika, gdzie Waszym zadaniem będzie walczyć z zarazą, jaką są barbarzyńcy, którzy napierają na Rzym. No i albo ich wybijecie, albo się z nimi dogadacie. Tak czy inaczej kooperacyjnie to w upadku Rzymu, Pandemik, będziecie musieli robić, albo klasyka, perełka. Pierwsze jeszcze wydanie, edycja Robinsona Crusoe, gra polskiego autora, czyli Ignacego Trzewiczka, która to gra daje Wam w podstawce bodajże chyba pięć scenariuszy, gdzie wcielacie się w jakąś postać, która się rozbiła na wyspie no i Waszym zadaniem w dużej części jest przeżyć. Jak już to ogarniecie, no to gra daje Wam jeszcze inne cele, tak? Czyli tutaj rozpalcie jakiś konar, żeby nie przypłynął statek, tutaj się zmierzacie z kanibalami. Jest to Ciekawe, przygodowe. Ja bym powiedział, że jest to gra, może oczywiście kooperacyjna, ale to jest taki survival. Niewiele jest tego rodzaju gier na rynku, przynajmniej ja w tym momencie nie jestem sobie w stanie przypomnieć, ale nie wiem, Frostpunk, Robinson Crusoe to są takie survivale planszowe. Jak Wam się uda przeżyć, to dopiero początek drogi. A jak szukacie gry dla dwóch osób, to macie taki oddzielny film na kanale Gintro TV. nawet jest bodajże chyba link w opisie do tego filmiku, ale klasyką gier na dwie osoby to oczywiście jest gra pod tytułem Siedem Cudów Pojedynek. Siedem Cudów Pojedynek jest to gra, którą będziecie mogli wygrać sobie na sposoby różne, tu naukowe, tu militarne, tu punktowy. Na końcu jest to tytuł, w którym będziecie mieli poszczególne karty, które będziecie z takiego drzewka sobie zbierali i łącznie będziecie mieli takie trzy etapy. Skończycie sobie drzewko, przeskakujecie do kolejnej Etapu i znowu pozyskujecie karty. Dzięki tym kartom będziecie mieli nie wiem, zdolności, pozyskiwali sobie zdolności militarne, naukowe, dobierali żetony, będziecie mogli rozwijać swoją cywilizację, przez to, że ta zbiera lepiej surowce, czyli można powiedzieć, od klasyczna gra wykładankowa, gdzie budujecie sobie silniczek przed sobą. Dwuosobówka, która swojego czasu wymiotła kompletnie z rynku, inne dwuosobówki i wydawcy bali się wydawać inne, bo przecież wszyscy mówili, że jest 7 cudów po jednym, no to po co coś takiego wydawać? Po jakimś czasie ten strach im. Zelżał, dlatego dzisiaj pojawia się cała masa innych dwuosobówek, które możecie sobie obejrzeć między m.in. na kanale Game Troll TV. Ale 7 cudów pojedynek? No nie, sorry, to, to po prostu trzeba. A jeśli chcielibyście poznać taką mechanikę deckbuildingową, no to oczywiście też trzeba byłoby mieć jakiegoś deckbuildinga w swoim zanadrzu. I teraz tak, klasyką deckbuildingu jest gra, która w ogóle zaczęła, czyli jest to gra pod tyłem Dominion. Dominion, tak jest, fantastyczna, uznana gra, aczkolwiek ja niespecjalnie za Dominionem przepadam, ponieważ wydaje mi się, że ta gra zrobiła bardzo dużo dobrego w swoim czasie. Wiele gier, które potem powstały, które dorzuciły coś do tej mechaniki, są po prostu ciekawsze, nie wiem, żeby nie powiedzieć, Chyba zaraz po Dominionie się, pojawił się Nightfall, nie wiem, w Polsce Terror of London i jeszcze wiele, wiele tych tytułów można byłoby sobie powymieniać. Tych buildingowych, które są ciekawsze i na przykład jednym z takich tytułów jest również, właśnie, chyba cała seria. W Polsce zaczęła się totalne, totalne szaleństwo od gry pod tytułem Star Rams, czyli gra, w której dostajecie swoją talię i tą talię rozbudowujecie na podstawie kupionych z takiego ogólnego rzędu, do którego rzędu ma również dostęp Was przeciwnik. Kupujecie sobie kolejne karty, dorzucacie do swojej talii, i potem, kiedy skończycie to, co macie na ręku, odrzucacie to wszystko, co żeście zagrali, albo nie zagrali. Jeśli wam się skończą karty, dobieracie, tasujecie wszystko, dzięki temu pozyskujecie nowe karty, no i oczywiście wprowadzacie je do gry. Dzięki temu szybciej kupujecie, jesteście bardziej śmiertelni, a kombinacje między kartami są po prostu kluczem do rozgrywki. Jeśli chcecie wersję w kosmosie, bardzo proszę, cały czas jest wydawana cała masa dodatków. Jeśli chcecie wersję fantazy, to bardzo proszę, jest to gra pod tytułem Hero Rems*, gdzie będziecie tym razem w otoczce właśnie tu elfów, tu orków, tu goblinów, mogli robić praktycznie to samo, jeden do jednego, co w Star Realmsie. No i taka rzecz, która chyba już jest ciężko dostępna, ale taka trzecia gra z tej trylogii, czyli Cthulhu Realms, czyli *Ktulu Światy, to również tytuł, który przenosi Was w świat szaleństwa, utraty poczytalności, czyli takie lovecraftowe Klimaty, czyli będziecie mieli nie, tą wersję Cthulhu. Moja żona najbardziej lubi Cthulhu, ja bardzo lubię Star Elmsa, ale tak jak mówię, co kto lubi, wszystkie trzy gry są naprawdę świetne i nie będziecie żałować, że sobie te gry sprezentowaliście. Jeśli mówimy o karciankach, to oczywiście również warto sobie zobaczyć Magic the Gathering, tak? Jeśli interesujecie się te cegami, te cegi, czyli Trading Card Game, czyli gry, które polegają na tym, że musicie mieć trochę gotówki, żeby w to wejść lub po prostu kupujecie sobie grę na początek, taką jak na przykład Magic albo Star Wars Unlimited, którą bardzo serdecznie polecam, doskonały tytuł. Kupujecie sobie talię startową, a potem w boosterkach, czyli takich paczkach 12-15 kartowych w zależności od gry, dokupujecie sobie kolejne karty i będziecie sobie grać, budując talie, uczestnicząc w turniejach, rewelacyjna sprawa, jeśli chodzi o, Star Wars Unlimited, to muszę powiedzieć, że Uff. niech gotówka będzie z Tobą, Piotrze, bo ostatnio sporo na to wydaje. I teraz już widzę, jak co po niektórzy w komentarzach odpalą się na zasadzie: Piotrze, ale dlaczego nie dałeś, nie wiem, Monopolii, Talizmana, Karkason, yy, czy jakichś innych tytułów i jeszcze byłyby dorzucały to, 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 to. Uff. Kochani widzowie, ja do niektórych gier pochodziłem z pewną krytyką, żeby tutaj osoby, które zaglądają, które witamy w naszym środowisku, żeby też mogły sobie zobaczyć, mniej więcej, które gry są powszechnie znane, lubiane lub ewentualnie te, które są znane i lubiane, czy rzeczywiście warto byłoby je posiadać, tam jest troszkę podszedłem krytycznie do tego tematu. Na pewno wiele, wiele tytułów można byłoby sobie tutaj wrzucić. Jeśli bym zrobił kiedyś, nie wiem, stream 24 godziny, to chyba o takiej właśnie tematyce, gdzie prezentowałbym gry, które warto posiadać. Tak jak Powiedziałem na początku, w mojej kolekcji jest ponad 1800 tytułów i ta kolekcja raczej się powiększa niż pomniejsza, więc z tych tytułów, które posiadam, mógłbym tutaj usiąść i każdą grę na swój sposób przedstawić, że warto byłoby mieć swojej kolekcji. No, może nie wszystkie Karpe Astra czy inne tytuły, ale dużo gier takich się znajduje. Jedno z takich gier te, też warto byłoby posiadać w swojej kolekcji, ponieważ jest znana i jest dobrym tytułem. Jest to gra pod tytułem Doble, akurat u mnie w wersji Star Warsowej, bo teraz moją córkę przekabacam na tą Star Warsową stronę mocy i po prostu ten, ten fragment mamy. Kicia Kocia na szczęście się znudziła i odpaliliśmy sobie teraz Doble Star Wars, dzięki czemu i ja, i moja córka się bawia, czy ona lepiej, bo cały czas mnie w Doble ogrywa. Dlatego, kochani, Piszcie w komentarzach, jakie gry jeszcze wy uważacie, że warto byłoby mieć w swojej kolekcji, i oczywiście piszcie dlaczego. Na pewno cała masa, szczególnie tych nowych, którzy wchodzą do naszego hobby, to jest rzecz dosyć potrzebna, to na pewno skorzystają z tego polecenia. I to tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!